W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi kandydaci do Rady Miejskiej Łomży z Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazna Łomża Dariusza Domasiewicza zapraszają mieszkańców na spotkania w swoich okręgach. Te spotkania celowo są podzielone na 4 etapy, aby każdy miał szansę na zaprezentowanie swojej osoby. My dużo też spotkań prowadzimy takich indywidualnych, rozdając chociażby swoje ulotki, czy chcemy siebie po prostu przybliżyć. Wiemy, jak działają media. Media mogą pomóc, ale też w pewnym sensie są narzędziem, gdzie ktoś nieżyczliwy, czy nazwijmy to z konkurencji, potrafi napisać coś, co w ogóle nie jest prawdą. Tak? Dlatego wychodzimy do ludzi, pokazujemy siebie. Jedną z takich sytuacji jest przypisywanie mi jakichś partii politycznych. Nie ma takiej sytuacji. Dariusz Domasiewicz od 7 lat jest to przyjazna Łomża, dzisiaj przyjazna Łomża Dariusza Domasiewicza. Nie ma żadnych partii, w których ja jestem, nie byłem, nie jestem i nie zamierzam być. Jak będę, to Państwa powiadomię. Natomiast rzeczywiście Dariusz Domasiewicz, bezpartyjny kandydat, ma bardzo dobre kontakty z ludźmi, którzy mają coś, że tak powiem, do powiedzenia. Bierze się to stąd, chociażby z charakteru mojej pracy. Tak? Ja jeżdżę po całej Polsce, spotykam różnych ludzi, przedsiębiorców. Te środowiska w jakimś sensie się przenikają. Ja sobie to bardzo cenię. Też zaproszenia, bo w Łomży było wielu polityków z różnych opcji politycznych, jak to się mówi, od prawa do lewa. Ja na tych spotkaniach byłem zawsze wtedy, kiedy mnie zapraszano, bo cenię sobie takie kontakty, bo sami wiecie, że dobry samorządowiec musi być otwarty na mieszkańców, na sąsiadów, czyli nasze okoliczne gminy, ale też na partnerów politycznych, bo taka jest prawda, że te pieniądze są w rządzie, są na poziomie sejmiku. My mamy tą świadomość, cenimy sobie te kontakty i będziemy je, mówiąc kolokwialnie, wykorzystywać do tego, żeby dla Łomży te środki przynosić. Tak? Dlatego stawiamy na przedsiębiorczość, na rozwój, na szeroko rozumiane kontakty też w tym świecie politycznym, bo to nam przyniesie te efekty, o których Państwu opowiadamy. Kandydaci przybliżają mieszkańcom swoje postacie, prezentując programy i wizję rozwoju miasta. Odpowiadają na pytania, słuchają opinii wyborców. W krótkich zdaniach przedstawiają swoje pomysły odnośnie tego, jak poprzez zasiadanie w Radzie Miasta mogliby wpłynąć na poprawę życia w naszym mieście. Przyjazna Łomża, jak sama nazwa mówi, jest to grupa ludzi, która jest nastawiona z empatią do wszystkich, bez różnicy na poglądy, bez różnicy na przynależność partyjną, ale dla wszystkich, którym na sercu leży dobro Łomży. I nie jest to grupa zamknięta, bo raczej jest to grupa, która nie chce realizować swoich celów za wszelką cenę, ale raczej wsłuchiwać się w głos mieszkańców i być przyjazną na tyle, żeby móc realizować to, co chcą mieszkańcy. Między innymi temu służyła ankieta, którą przeprowadziliśmy, żeby ten głos mieszkańców również zobaczyć, jak on wybrzmiewa w naszym programie i w bardzo dużej części te głosy się z sobą pokrywają. I to jest to, co jest powodem do tego, aby oddać na nas głos i zagłosować. Co do samego mojego działania, bo jestem członkiem Rady Miasta i ta współpraca, jednocześnie prezesem spółdzielni, ta współpraca z miastem nie zawsze układała się pozytywnie. I chciałbym, aby po tych wyborach 7 kwietnia to się zmieniło. Myślę, że tutaj musimy się skupić na tej sferze dochodowej i na tym, żeby Łomża stała się miastem atrakcyjnym dla młodych. To co prawda wybrzmiewa w niektórych programach kandydatów w tym roku, ale Łomża nie jest miastem atrakcyjnym dla młodych, wykształconych ludzi. Po prostu nie ma tu miejsc pracy. Mamy świetne uczelnie, mamy różne kierunki techniczne, można byłoby to wykorzystać rzeczywiście dla dobra miasta i zwiększania ich finansów, tego nie ma. Także wszystkie swoje działania będę skupiała na tym, żeby inicjować pewne pomysły, żeby wspierać tych, którzy te ciekawe pomysły na Łomży mają. Wydawać by się mogło, że ta prezentacja może nawet jest niepotrzebna, ponieważ mamy lidera, Dariusza, który jest znakomity w promocji, jest wszędzie, na ulicy, na spotkaniach, jest medialny i właśnie ten program naszej przyjaznej Łomży wszędzie sprzedaje. Czuję, że dopóki sił wystarczy, mogę jeszcze coś dla miasta, dla społeczności zrobić. A to jest ten moment, może już ostatni, ponieważ czas ucieka. Dlatego też, korzystając z tej okazji, chcę podziękować, że Komitet Wyborczy zaproponował mi kandydowanie
i proszę wszystkich o głos. Spotykajmy się w lokalu, a mnie można znaleźć na liście numer 13, na pozycji numer 3. Dziękuję bardzo i do zobaczenia 7 kwietnia. Zawodowo związana jestem z biblioteką. W Radzie Miasta chciałabym się zająć inicjowaniem działań związanych z kulturą, szczególnie pochylić się nad problemami pracowników instytucji kultury oraz pracowników innych jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu. No i oczywiście przede wszystkim chciałabym zająć się problemami i sprawami mieszkańców mojego osiedla. Ja sobie postawiłem taki jeden cel, taki dosyć ważny cel, przynajmniej w moim odczuciu. Poprawienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, czyli... Innymi słowy, termomodernizacja, ale termomodernizacja rozumiana nieco inaczej niż my wszyscy i dość powszechnie uważamy. A mianowicie, no, większość z nas uważa, że termomodernizacja to jest docieplenie ścian i jest wszystko fajnie. Nie, to jest zespół działań, wśród których jest docieplenie ścian. Ale to jest cały szereg innych działań, które w efekcie doprowadzają do tego, że budynek mniej wymaga energii na utrzymanie, jest ogólnie bardziej oszczędny i bardziej przyjazny nam. Więc to sobie postawiłem za cel i mam nadzieję, jeśli zostanę wybrany, będę mógł go realizować. Z okręgu trzeciego z list przyjaznej Łomży startują także Jan Przybylski, dla którego priorytetem są kluby seniora, i Michał Bąkowski, któremu bliskie są sprawy edukacji i przedsiębiorczości. Spotkania z kandydatami są ważnym elementem procesu wyborczego, pozwalającym mieszkańcom na bezpośredni kontakt.